Dlaczego inflacja i ceny benzyny szaleją? Czemu służą programy socjalne? I wreszcie, gdzie znikają nasze pieniądze? To wszystko w szokującej książce Imperium Marnotrawstwa. Leszek Szymowski, witam Państwa bardzo serdecznie w moim programie O co chodzi? Mamy do czynienia z nietypową wojną, to znaczy z wojną polsko-mandatową, polegającą na tym, że z jednej strony rząd przy pomocy mandatów stara się obłupić nas z pieniędzy tak tylko jak jest to możliwe, a z drugiej strony kreatywni, przedsiębiorczy Polacy zaraz znajdują na ten temat, w tej kwestii jakieś rozwiązania i kretyńskie przepisy obchodzą. Ja pamiętam, jak w latach 90. prasa pisała o takim facecie, który codziennie na rowerze przekraczał granicę między Polską a Niemcami i woził taki worek ze sobą z kamieniami, więc na plecach. Więc celnicy mu zawsze zaglądali do tego worka, pytali, po co on te kamienie wozi, a on zawsze im odpowiadał, że on jest z wykształcenia geologiem, teraz po upadku komuny będzie otwierał firmę, która będzie robić kostkę brukową i on przywozi sobie z Niemiec rozmaite kamienie, żeby tam badać ich skład mineralny i szukać najlepszego materiału na kostkę brukową. Co ten facet przemycał z Niemiec? Rowery kradzione, prawda? I tak samo jest właśnie teraz z mandatami, bo co za głupotę nie wymyśli rząd, żeby nas obłupić z pieniędzy, to zaraz przedsiębiorczy Polacy znajdują rozwiązanie. Napisał do mnie kolega, mój serdeczny kolega, z którym znam się od ponad 20 lat, który przez ostatnie lata zmagał się permanentnie z problemami mandatowymi, a to płacił jakieś mandaty, prawda, wskutek fotoradaru umieszczonego tam gdzieś w śmietniku w Białobrzegach, czy to była taka miejscowość, nazywała się Białe Błoto chyba, czy z fotoradarów umieszczanych tam nad drogami w rozmaitych miejscach. Kolega znalazł ciekawy sposób, mianowicie kiedy przychodzi do niego z Inspekcji Transportu Drogowego pismo z wezwaniem do wskazania, kto prowadził, no to on wskazuje nieboszczyka. Bierze gazetę wyborczą, patrzy, kto umarł i wskazuje tam, prawda, kogoś, kto mu się akurat nawinie, a jeśli nawet nie ma gazety wyborczej, to patrzy na stronę z nekrologami, tak żeby się tylko zgadzało, żeby ta osoba, której nekrolog właśnie zamieszczono, żyła w dacie popełnienia wykroczenia i tak odpisuje. Zapytałem się mojego kolegi, jak on to robi. Okazało się, że on podaje nazwisko, no właśnie, nieboszczyka, wysyła to do Raszyna, na tą skrzynkę pocztową, na tą skrytkę pocztową, na którą każe Inspekcja Transportu Drogowego i nie podpisuje tego pisma. Znaczy nie podpisuje się autografem. Dlaczego to jest takie ważne? No to dlatego, że gdyby się podpisał, to wówczas mógłby odpowiadać karnie za fałszywe wskazanie sprawcy wykroczenia, za to jest tam rok czy dwa lata więzienia. A ponieważ tego nie robi, no to nie odpowiada. A wysyła, dlatego że gdyby nie odpisał, to wówczas mógłby inspektor transportu drogowego mógłby przysolić mu karę, jaka tam też jest przewidziana w przepisach, za nieudzielenie odpowiedzi. Tam, jak się dowiedziałem w Instytucie Transportu Drogowego, to te właśnie kary za nieudzielenie odpowiedzi to też jest solidny tam zastrzyk finansowy dla budżetu państwa. Także kolega znalazł rozwiązanie i od lat sobie tak pogrywa z Inspekcją Transportu Drogowego. Inny kolega, to jest akurat człowiek, którego mniej znam, znalazł rozwiązanie takie systemowe, jak on to mówi. Pojechał do Izraela, wyrobił sobie tam prawo jazdy. To ciekawostka, bo izraelskie prawo jazdy przewiduje taki limit okresu pobytu, po którym człowiek, który się znajduje na terytorium tego kraju, nie może, ale musi sobie wymienić prawo jazdy ze swojego rodzimego na izraelskie. Kolega to zrobił. No i ma eleganckie, ważne wszędzie izraelskie prawo jazdy. W Polsce po powrocie wystąpiło wtórnik, więc kiedy łapie go policja, w Polsce pokazuje prawo jazdy izraelskie, nawet czasem dostanie mandat, ale nie dostaje tych punktów karnych, w związku z czym znikło mu ryzyko, że będzie musiał tam biegać, egzaminy nowe zdawać, czas na to tracić i energię i gitarę sobie tym zawracać. Ten sam w ogóle sposób jest bardzo popularny wśród Polaków, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych.
Polak, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, który się przeprowadza do Stanów Zjednoczonych, tam bodaj w ciągu 90 dni, jeśli dobrze pamiętam, musi wymienić polskie prawo jazdy na amerykańskie, co nie jest trudne w Stanach Zjednoczonych, a ci, którzy nie mają prawa jazdy, mogą to zrobić, co nawiasem mówiąc, prościej jest Polakowi zrobić prawo jazdy w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce, ale to już pomijam. I proszę Państwa, mając takie prawo jazdy amerykańskie, Polak przyjeżdża tutaj, no i teoretycznie ma obowiązek je wymienić na prawo jazdy polskie, a ten obowiązek nie jest przestrzegany, dlatego że nie można ustalić, czy ten obywatel amerykański przebywa tutaj dzień, czy przebywa rok. Tego nie można na podstawie prawa jazdy ustalić, to jest taka luka systemowa. No, musiałby ten Amerykanin pokazać paszport, ale paszportu ze sobą nie nosi, a jak nosi, to mówi, że nie nosi, bo Amerykanie mogą tutaj przebywać ile czasu chcą. No i w ten sposób, kto ma tam amerykańskie prawo jazdy w Polsce, pokaże policjantom, no to nawet dostanie mandat, ale znowu nie dostaje tych punktów karnych, a czasem jak się odwoła do sądu, bo przecież i takie prawo ma, no to de facto, zanim to wszystko przejdzie przez wobec obywatela amerykańskiego, to mija tyle czasu, że się to wszystko zdąży przedawnić. Także tutaj drugi sposób polska myśl techniczna opracowała na unikanie mandatów za wykroczenia drogowe. Trzeci sposób, to wiem od czytelników mojego Facebooka i od oglądających ten kanał, to jest sposób polegający na przedawnianiu postępowania. No bo policjant, kiedy zatrzymuje nas do kontroli i pyta, chce nam dać mandat, to pyta, czy przyjmujemy, czy nie przyjmujemy. I ten sposób, o którym mówię, polega na tym, że się go nie przyjmuje. Więc policjanci sobie tam piszą jakąś notatkę, wysyłają sprawę do sądu. No i wtedy, jak mi tutaj opowiedział pan mecenas, oglądający moje wideo felietony, wtedy to już jest tylko głowa sprytnego człowieka, żeby to przeciągnąć przez 5 lat. A jak to robi pan mecenas? On mi opowiadał, no, dzwoni do niego policja, która musi go przesłuchać. No, ale to on twierdzi, że jest wtedy tam na Bermudach, na Hawajach, czy w Togo, czy gdzieś tam indziej. Wraca za 9 miesięcy, policjant pisze notatkę, za 9 miesięcy wraca. No to tak można jeszcze kilkakrotnie przedłużyć, aż w końcu sprawa trafi do sądu. Jak sprawa trafi do sądu, no to oczywiście sąd wzywa tam obwinionego do wskazania dowodów. No i tu znowu opowiedział mi pan mecenas, że jeden z jego klientów wskazywał 4 świadków, z którymi miał jechać i tych świadków potem przez 3 lata nie dało się wezwać, no bo albo były złe adresy, albo ktoś tam się nie stawiał, albo ktoś przysyłał pismo, że się nie może stawić i tak dalej. Potworny bałagan, no ale jakoś się te sprawy przez 5 lat udało przedawnić. Państwo się możecie śmiać w tym momencie, że sąd, że to przecież niemożliwe się wydaje, żeby sprawa mandatowa się ciągnęła 5 lat. Nie, możliwe się to wydaje, dlatego że przeciążenia sądów są tak ogromne, sądy są obłożone sprawami. Przecież w Warszawie, w Sądzie Okręgowym w Warszawie na wyznaczenie sprawy czasem się czeka 1,5 roku do 2 lat. No to dlaczego nie może być tak samo z mandatami? No jest dokładnie tak samo, bo przecież jeżeli rząd postanowił zaostrzyć politykę mandatową, to znaczy, że postanowił tych mandatów dawać więcej, no to oczywiście jest też więcej odmów. No i jeżeli w poprzednich latach odwoływał się tam średnio 1 na 100 kierowców, bo pozostały machał ręką, dla świętego spokoju płacił, no to teraz odwołuje się nieco setny, tylko co 10 albo co 5. No i w tym momencie liczba spraw o mandaty wzrosła 20-30 razy, a przecież sprawy o mandaty rozpoznają te same sądy, te same wydziały karne. One się tylko różnią sygnaturą sprawy, że zamiast K jest tam litera W, no ale to trafia do tych samych sędziów. No i jeżeli taki sędzia ma, a przecież sędziów też brakuje w Polsce, jeżeli taki sędzia ma dodatkowo, no powiedzmy tylko 1000 spraw o mandaty rocznie, no to znaczy, że ma tam 20 tygodniowo, czyli powiedzmy 4 dziennie do rozpoznania. No i 4 dziennie sprawy o mandat to już z pół dnia. No i jeżeli każdy z tych 4 mu płata takie figle, że wysyła stosy dokumentów, no to te sprawy nie są zakańczane. Wchodzą kolejne, tworzą się korki w tych sądach, tworzy się potężne zapchanie tych sądów. No i rezultat jest taki, że przeciągnięcie sprawy o mandat drogowy 5 lat wcale nie jest żadnym specjalnym wyczynem. Zupełnie można to zrobić, a jeżeli jeszcze mamy do czynienia z sądem szczególnie obłożonym sprawami, jak na przykład Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, no to już w ogóle de facto od momentu skierowania tam sprawy przez policję do momentu, kiedy sąd w ogóle nam wyśle jakieś pismo, to 2 lata na przykład mijają.
więc kierowcy na tym żerują. No, cieszą się coraz większą popularnością wszystkie te systemy antyradarowe, to znaczy, a to antyradary, które ostrzegają przed falami emitowanymi przez radary policyjne, w ten sposób 2-3 km przed patrolem policyjnym jesteśmy ostrzegani, że oni stoją, a to te nalepki, prawda, czy folie polaryzacyjne, którymi się zasłania rejestracje, które powodują, że promienie radarowe się odbijają i jest niewidoczny numer rejestracyjny na zdjęciu, w związku z czym inspekcja transportu drogowego sobie takie zdjęcie może wyrzucić. To kosztuje tam, już nie pamiętam ile, 80 czy 120 zł. Kiedyś mi czytelnik napisał, że kupił taki sprzęt. Popularne są też tak zwane jammery, czyli te urządzenia, które oszukują fotoradary, to znaczy kierowca mający włączony jammer jedzie tam 150 na godzinę, ale ustawia jammer tak, żeby pokazało 60 km na godzinę mniej, więc łapie go fotoradar. Fotoradar pokazuje, że jest 90, więc kierowca jedzie szybciej. Fotoradar robi zdjęcie, które się do niczego nie nadaje i tak dalej. Kto na tym zarabia? No, zarabiają na tym przede wszystkim producenci tych wszystkich urządzeń, jammerów, folii odblaskowych i tak dalej. Zarabiają na tym prawnicy, którzy czasem biorą klientom sprawy i przedłużają je w sądach. Po to właśnie przez te 3 czy 5 lat, po to właśnie, żeby klient nie dostał punktów karnych, żeby mógł sobie spokojnie dalej jeździć. Kto na tym traci? No, tracą na tym ci kierowcy, którzy jeżdżą po polskich drogach i płacą te mandaty. No teraz będą tracić więcej, bo władza od stycznia wprowadziła podwyżkę mandatów, teraz od września kolejna podwyżka mandatów, tam zdaje się, że 4000 będzie za niektóre wykroczenia, tam, jeśli dobrze pamiętam, za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę, niezależnie od tego gdzie. No więc ktoś, prawda, jedzie 180 na pustej autostradzie z Warszawy do Poznania, gdzie jest prosto nocą, no i będzie płacił 4000 zł. No, trudno się dziwić, że kierowcy sobie te wszystkie głupoty omijają. Opisałem jakieś półtora roku temu na łamach tygodnika Angora pewien przestępczy precedens, przestępczy, można powiedzieć, proceder, przestępcze zjawisko, które polega na możliwości zakupieniu sobie przez internet ważnego prawa jazdy wydanego w kraju Unii Europejskiej albo poza Unią Europejską. Takie prawo jazdy jest wprowadzane do systemu i policjant kontrolujący w Polsce, widzący, że jedzie człowiek, który ma prawo jazdy włoskie, no, wpisuje je do systemu i system nie wyświetla alarmu. Dziwna sprawa. Natomiast no, też oczywiście jest to odpowiedź na ten coraz bardziej represyjny, rygorystyczny względem kierowców system. Wiem, że istnieje też zjawisko wydawania takich, znaczy zakupu, sprzedawania przez internet takich praw jazdy wydawanych w Paragwaju. Paragwaj to jest kraj, w którym korupcja jest na bardzo wysokim poziomie i tam można, a Paragwaj no, nie jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji. Nie ma systemów informatycznych współpracujących z innymi krajami, więc jeżeli policjant w Polsce złapie kogoś, kto posługuje się paragwajskim prawem jazdy, no to życzmy mu powodzenia, żeby sobie to zweryfikował w krótkim czasie, czy to jest autentyczne, czy nieautentyczne. I w taki oto sposób represyjna, durna polityka państwa służąca temu, żeby łupić kierowców pod pozorem mandatów, napotyka na opór. Mamy tutaj wojnę polsko-radarową, wojnę polsko-polską, która pokazuje no z jednej strony trafność stwierdzenia niezapomnianego Stefana Kisielewskiego, że socjalizm to jest ustrój, w którym się bohatersko pokonuje problemy nieznane w żadnym innym ustroju. Właśnie tak jest. I druga smutna prawda, że o ile bardziej bogatym i lepszym krajem byłaby Polska, gdyby kreatywność tych wszystkich ludzi zajmujących się obchodzeniem tych mandatowych bzdur uwolnić do tego, żeby po prostu do wynalazczości, do rozwijania gospodarczego Polski. Nieprawdopodobny potencjał. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dlaczego inflacja i ceny benzyny szaleją? Czemu służą programy socjalne? I wreszcie, gdzie znikają nasze pieniądze? To wszystko w szokującej książce Imperium Marnotrawstwa.